Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witajcie w przeddzień naszego zawierzenia. Niektórzy już dziś, 31 października, niektórzy 1 listopada dokonają aktu zawierzenia świętemu Józefowi. Drodzy bracia i siostry, te rekolekcje przyniosły wiele dobrych owoców i jestem aż zadziwiony tym wszystkim, co się przez ten czas wydarzyło i przede wszystkim owocami, które już się pojawiły. I z serca Was pozdrawiam i chcę dzisiaj podziękować dobremu Bogu, że pozwolił nam odbyć ten czas rekolekcji, tego zawierzenia, że wybrał nas, którzyśmy te rekolekcje w jakikolwiek sposób współtworzyli, bo twórcą tych rekolekcji jest Matka Boża i Duch Święty. Oni nas inspirowali. Inspirowali nas do tego, abyśmy poznali bardziej świętego Józefa, tego, który jest tak blisko Pana Jezusa, tak blisko Matki Bożej. I dzisiaj chcę z serca podziękować przede wszystkim dobremu Bogu za ten czas, za Was, za to, że odpowiedzieliście na to wezwanie, że uczestniczyliście w tych rekolekcjach. Niektórym udało się odbyć je w całości, niektórzy we fragmentach. I nie martwcie się tym, że nie wszystkim udało się dokładnie wszystko odmówić, wysłuchać. Nie martwcie się tym. Cieszcie się tym, co skorzystaliście. Jeżeli będzie taka okazja, powtórzycie je sobie albo sięgniecie do tych treści, do których jeszcze nie sięgaliście. Z całego serca chcę podziękować przede wszystkim Dominice, która jako pierwsza jakby wyszła z tą propozycją i jako pierwsza też stworzyła małą grupkę zawierzenia świętemu Józefowi i przygotowała też materiały te poranne i oczywiście niezmordowanej Grażynce, która jej towarzyszy i która wysyłała nam teksty tak wcześnie rano, zawsze punktualnie. Dziękuję też tym administratorom, którzy towarzyszyli nam na grupach, którzy czuwali, którzy odpowiadali na Wasze pytania, którzy też często telefonowali do Was i im wszystkim też bardzo dziękuję, bo to bez nich też to dzieło nie miałoby większego sensu. Też chcę bardzo podziękować naszemu Sebastianowi, który obrabiał te teksty, pogadanki często po nocach, tak samo i Michał z Irlandii, którzy to są tacy cisi współpracownicy, których nie widać, nie słychać, a oni bardzo wiele trudów wkładają w to, abyśmy mogli dobrze przeżyć ten czas rekolekcji. Bardzo też dziękuję Basi, która nagrywała te poranne rozmyślania, modlitwy. Każdego dnia słuchaliśmy jej głosu, które użyczała właśnie, żebyśmy mogli spokojnie nawet w drodze gdzieś jadąc odsłuchać tych rozważań, tych tekstów. I też dziękuję Wam za to, że odzywaliście się, że towarzyszyliście nam w tej drodze. Ja tutaj przygotowałem dla Was pewne jedno świadectwo, które przyszło do nas już. Myślę, że tych świadectw będzie jeszcze więcej, że przyślecie ich jeszcze więcej. Ale to jedno Wam chcę przeczytać. Bardzo proste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do grupy trafiłem dzięki mojej żonie, która 1,5 roku temu zawierzyła się na grupie. Zauważyłem u niej zmiany w cierpliwości względem mnie oraz głęboką wiarę. Stała się dla mnie wzorem. Chciałbym podobnie jak ona wielbić Pana Boga, chociaż daleko mi do niej. Rekolekcje mają się ku końcowi. Dzięki modlitwie wspieram moją żonę. Wymagam więcej od siebie i wspólna modlitwa jeszcze więcej nas łączy. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dlaczego wybrałem akurat to świadectwo pośród wielu innych? Dlatego, że ono najbardziej oddaje jakby sens tej naszej ewangelizacji. My zawierzamy się Maryi, zawierzamy się Józefowi, żeby zmienić siebie i żeby przez to, że ludzie, widząc zmiany, które są w nas, też zapragnęli też głębszej relacji z Maryją, z Józefem, z Bogiem w ogóle. Dlatego zachęcam was, aby te rekolekcje, przede wszystkim, żebyście je mierzyli nie ilością wysłuchanych konferencji, ale żebyście je mierzyli przede wszystkim tym, jak zmienia się wasze życie. Właśnie dzwony wzywają nas na mszę świętą i chcę was przy dźwięku tych dzwonów z serca pobłogosławić. Zapraszam was do dalszego trwania na naszych grupach katechetycznych, do ewangelizowania przede wszystkim życiem, świadectwem swojego życia, radością, miłością, dobrocią. To jest największe świadectwo, które możemy dać. A teraz przyjmijcie z serca płynące błogosławieństwo. Co mi Bóg dał, to wam przekazuję. Przekazuję wam błogosławieństwo Boże, a wy przekażcie je dalej. Tak jak Maryja, jak święty Józef też nas błogosławią. I niech to błogosławieństwo spocznie na was i na wszystkich waszych bliskich. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.